Ja pozwoliłam sobie przygotować taką bardzo króciutką prezentację, żeby nie przedłużać panelu. Czy możemy ją włączyć? Ponieważ chciałabym, żeby była ona tłem do pytań, które chcę do Państwa skierować. Profesor Zalewski i profesor Błażejczyk naświetlili nam realia i kontekst ten globalny i znaczenie ekohydrologii, ale też infrastruktury błękitno-zielonej dla możliwości nie tylko rozwoju, ale przetrwania naszych miast. I profesor Błażejczyk wytłumaczył, dlaczego ta zieleń jest tak istotna, szczególnie w takich okresach fal upałów, które teraz odczuwamy, chociażby będąc tutaj w Łodzi. Czy można następny slajd? Natomiast już jedźmy dalej, bo już przedstawiłam naszych gości. Jesteśmy w Łodzi, mieście przemysłowym, które rozwinęło się, jak wiele miast w okresie rewolucji przemysłowej, właśnie korzystając z tego potencjału środowiska, z zasobów środowiska. I rozwój miast skutkował niestety presją, coraz większą presją na te struktury niebiesko-zielone, które w efekcie bardzo się skurczyły, bo 90% mokradeł w miastach, albo i więcej, w niektórych 100% zupełnie zniknęło. I w związku z tym pytanie, gdzie my się zatrzymamy i w jaki sposób możemy regenerować te struktury? Jak szukać w miastach przestrzeni dla zieleni i wody? Możemy dalej? Okej, dobrze, to ja sobie. Okej, bo te nasze miasta wycisnęliśmy po prostu jak gąbki. Tu jest Poznań, na którym widać układ hydrograficzny z XIX wieku, 1900 i obecny, w związku z tym nie będę już tego komentować. Większość małych cieków to akurat Rawa i Katowice. Także tutaj, panie prezydencie, tam się dużo zmienia, ale w dalszym ciągu to jest przykład wielu miast przemysłowych, w których po prostu małe cieki zostały zamienione w kolektory ściekowe, a struktury dolin rzecznych po prostu zniknęły pod asfaltem i betonem. No i teraz pytanie, dlaczego nam jest tak gorąco? Takich obrazków porównujących nasze miasta bez drzew i z drzewami w mediach społecznościowych pojawia się bardzo dużo. I to jest to, o czym mówił profesor Błażejczyk. Nasze miasta przy niskim albedo asfaltu czy betonu i dużej akumulacyjności cieplnej po prostu zamieniają się w piekarniki. I pytanie, jak będziemy w stanie przetrwać, jeżeli nie pomyślimy o regeneracji struktur niebiesko-zielonych w miastach. No a z drugiej strony za chwilę przyjdą ulewne deszcze, tak, i będzie nas zalewać, tak, bo te ekstrema pogodowe również ulegają zwiększeniu natężenia na skutek i zmian klimatycznych, no i naszej działalności, czyli zagospodarowania i pokrycia terenu w miastach. Krótko mówiąc, wyzwania, które stoją przed współczesnymi miastami, wiążą się i z kryzysem klimatycznym. Tu pozwoliłam sobie skorzystać z pana prezentacji, żeby po prostu już były te fakty pokazane. Natomiast wyzwania wiążą się i z kryzysem klimatycznym, i z kryzysem środowiskowym, i z kryzysem społecznym, populacyjnym i gospodarczym, zwłaszcza popandemicznym. W związku z tym pytanie do panelistów, jak w odpowiedzi na te różne kryzysy kształtować miasto, regenerując również błękitno-zieloną infrastrukturę, czy też jak wykorzystać potencjał tej infrastruktury do tego, żeby miasta były w dalszym ciągu livable, czyli zamieszkiwalne. Kluczem jest tutaj, są usługi ekosystemowe. Mówiąc o błękitno-zielonej infrastrukturze,
mamy na myśli celowo zaplanowane sieci struktur wody i zieleni, które wykorzystują naturalne procesy, tak zwane NBS, czyli Nature-Based Solutions, w których zieleń i woda świadczą usługi ekosystemowe i te zaopatrujące, i siedliskowe, i regulacyjne, i również kulturowe, czyli no, między innymi służą rekreacji. Pojawiają się bardzo różne hasła. Sponge City, tak, czyli miasto gąbka, Garden City, miasto ogrodów, 15 Minute City, miasto dostępne dla mieszkańców w zasięgu 15 minut, czy Zero Carbon City, miasto zeroenergetyczne, oprócz tego Smart City, cała masa różnych trendów. Natomiast kształtując współczesne miasta, my musimy połączyć to, tworzyć miasta, które będą i przyjazne dla mieszkańców, i moderujące rozwój gospodarczy, ale również pełne zieleni, miasta również, które będą w stanie zagospodarowywać wodę opadową i odnawiać zasoby wodne, bo kryzys wodny też mamy tuż za progiem. I musimy pomyśleć o tym, jak integrować te różne cele pomiędzy różnymi sektorami. Do tego jeszcze oczywiście wyzwania energetyczne. A zatem zapraszam Państwa do dyskusji na temat błękitno-zielona infrastruktura i zielona energia. Pozwoliłam sobie rozszerzyć tutaj w regeneracji potencjału rozwojowego miasta. Zaczynając od zieleni, chciałabym skierować pierwsze pytanie do pani dyrektor Justyny Glusman, ponieważ zieleń jest kluczem, tak? Jest pochłaniaczem dwutlenku węgla, jest gąbką, która gromadzi wodę, jest świadczy szereg, no, zacienia, tak? Ochłodzi również nasze miasta. Jak to wygląda w Warszawie? Jaki jest potencjał, czy w ogóle oszacowano wartość usług ekosystemowych? Jaka jest szansa, żeby chronić istniejącą zieleń i zwiększać możliwości nowych nasadzeń, no bo jak wiemy, zieleń koliduje z infrastrukturą podziemną, nadziemną, stanowi konkurencję dla nowych parkingów czy też nowych inwestycji, więc jest to szukanie kompromisów zapewne za każdym razem. Oddaję pani głos. Działa? Działa. Ja przygotowałam prezentację, ale nie wiem, czy jest to szansa, żeby ją pokazać. Dziękuję bardzo. Więc może zacznę od tego. To, co profesorowie wcześniej pokazali, jakby jakie są, po pierwsze, jaki jest globalny kontekst, dlaczego miasta, dlaczego zieleń w miastach jest ważna, a z drugiej strony, no dlaczego dla mieszkańców też jest ważna, czyli mamy do czynienia z takim makro wyzwaniem w skali globalnej, jeśli chodzi o zieleń i o emisję przede wszystkim, gdzie zieleń też odgrywa rolę, no ale też mikro, czyli jakby jak mamy sprawić, żeby jakość życia w miastach była lepsza. Tak jak pani profesor wspomniała, no istotne jest to, żeby wygospodarować przede wszystkim przestrzeń na zieleń. No, miasto to tak naprawdę przestrzeń konfliktu, wiecznego konfliktu między tymi, co chcą parking, między tymi, co chcą zieleń, między tymi, co chcą blok, między tymi, co chcą jednak domek jednorodzinny. No i władze miasta są gdzieś tam pośrodku tego konfliktu i szukają kompromisów. Natomiast no, mamy od już wielu lat w miastach zachodnich dłużej niż w Polsce, jednak do czynienia z bardzo wyraźnym trendem, czyli jednak pokazywania wartości zieleni, obliczania tej wartości, oceny i wyceny tak naprawdę. Nasze podejście jest oparte na takiej maksymie, że jeżeli chcesz czymś zarządzić, czy jeżeli czegoś nie zmierzysz, to tym nie zarządzisz, jeżeli tym nie zarządzisz, to tego nie zmienisz, nie naprawisz. To brzmi ładniej po angielsku, ale już nie będę tłumaczyć. Natomiast z tego punktu rozpoczęliśmy działania w tej kadencji pod prezenturą pana Rafała Trzaskowskiego, wychodząc z założenia, że właśnie musimy, teraz spróbuję to, o jest, że
Musimy stworzyć kompleksowy system zarządzania zielenią i dopiero wtedy będziemy w stanie skutecznie chronić tę zieleń, tę zielono-błękitną infrastrukturę w szerszym znaczeniu, która jest, i rozwijać ją tam, gdzie jej brakuje. Musimy wiedzieć też, gdzie jej brakuje, po to, żeby te ograniczone środki, które mamy w posiadaniu, no, wykorzystywać w sposób jak najbardziej efektywny, tak żeby uzyskać ten efekt. Dla nas efektem jest przede wszystkim poprawa jakości życia, no i kwestie związane z klimatem, czyli adaptacja i mitygacja zmian klimatycznych. Więc ten system, który tworzymy, on jest jakby cały czas w trakcie tworzenia. Niektóre elementy już są, jedne funkcjonują, inne są na ukończeniu tak naprawdę, ale widzimy już tą mozaikę działań i ona się składa z takich 6 głównych elementów. Po pierwsze, karta praw drzew, czyli pokazanie, że my chcemy upodmiotowić zieleń i też chcemy zmienić trochę narrację, też pokazać mieszkańcom, że drzewa mają prawa. To za chwileczkę trochę więcej o tym opowiem, ale postawić nacisk. To jest taki trochę manifest, ale do niego są dołączone standardy i te standardy określają, w jaki sposób mamy pielęgnować zieleń, w jaki sposób wysoką, niską, w jaki sposób prowadzić inwestycje, generalnie w jaki sposób nią zarządzać. Warszawa jest bardzo dużym miastem, jest zdecentralizowanym miastem, ma 18 dzielnic i jest to bardzo istotne, aby ujednolicić ten system dla całego miasta. Dzisiaj to jeszcze nie do końca tak funkcjonuje. Mapa koron drzew to jest takie narzędzie, które za chwilę o nim troszkę więcej opowiem, ale jest podstawą do wielu innych narzędzi. To jest właśnie to narzędzie, które pozwala nam obliczyć, w ogóle pokazać, z czym mamy do czynienia. Bardzo ważne zarówno dla urzędników, jak i dla mieszkańców, którzy też mogą zobaczyć, jak się kształtuje ta zieleń w ich otoczeniu. Ona jest dostępna online. Pełna inwentaryzacja zieleni wysokiej, bardzo duże wyzwanie, około 9 milionów drzew w Warszawie i w ogóle stworzenie systemu, który doprowadzi nas do tej pełnej inwentaryzacji, to już jest challenge, powiedziałabym. Serwis Wiem o Wycince, czyli stawiamy na transparentność, chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie drzewa będą wycinane i dlaczego. To już funkcjonuje mniej więcej na połowie terenów miasta, na tych terenach, które są zarządzane z Urzędu Miasta, przez Zarząd Zieleni, ale jesteśmy już na końcowym etapie przygotowania zarządzenia prezydenta, który wdroży ten system w całym mieście, też w dzielnicach. Bo chcielibyśmy znowu, aby niezależnie od tego, czy drzewo rośnie na terenie, mówimy o terenach publicznych, na terenie szkoły, na terenie właśnie dzielnicowej ulicy, czy też jednym z głównych parków, ale żeby mieszkańcy mieli taki sam standard, jeśli chodzi o dostęp do informacji o wycince. Metodologia oceny ryzyka. I znowu pielęgnacja drzew. Jakby 9 milionów drzew, nie damy rady wszystkim poświęcić tyle samo czasu i tyle samo uwagi. Więc stworzyliśmy metodologię, to jest jeden z tych 9 standardów, która pozwala nam na skupienie się na tych drzewach, które wymagają szczególnej pielęgnacji, które są szczególnie istotne, chociażby ze względu na to, że rosną blisko ciągów komunikacyjnych. I wycena usług ekosystemowych drzew to jest taki projekt, którego pilotaż przygotowaliśmy wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wielkiego, zespołem dr Suchockiej i też o nim za chwileczkę troszkę więcej. Więc jeśli chodzi o ten manifest, tą kartę praw drzew, to właśnie mówimy o tym, że drzewa mają prawo do życia, przestrzeni, warunków umożliwiających prawidłowy wzrost i tak dalej. Nie będę ich wszystkich wymieniać, natomiast jak powiedziałam wcześniej, chcemy zmienić narrację, chcemy zmienić i pokazać mieszkańcom, że to jest taka niematerialna, ale wartość. I tu kilka przykładów zdjęć, które posłużyły do stworzenia mapy koron drzew. To jest taki duży projekt, robiliśmy go 2 czy 3 lata. Zidentyfikowaliśmy ponad 7 milionów drzew. One nie wszystkie są widoczne na mapie, bo niektóre rosną pod wyższymi drzewami. Natomiast wiemy, ile korony drzew zajmują kilometrów kwadratowych, jaka powierzchnia miasta jest pokryta koronami drzew. To jest niezwykle istotne. W literaturze mamy przykłady, jakby mamy opisane skutki tego, że to
to pokrycie koronami drzew jest zbyt niskie, są jakby wymierne skutki zdrowotne dla mieszkańców, a więc ta jakość życia jest zdecydowanie, tam istnieje korelacja jasna między jakością życia a liczbą drzew. Wiemy, jakie mają parametry nasze drzewa, na przykład najwyższe ma 44 metry, no i znamy skład gatunkowy. Ale co jest istotne, jeśli chodzi o tę mapę, to przede wszystkim pozwala nam stwierdzić, gdzie są przerwane zielone korytarze. Tutaj też była mowa o tym w kontekście usług dla ekosystemu. Jest istotne, żeby były połączone ze sobą te tereny zieleni. Te przykłady z Łodzi bardzo ciekawe poznaliśmy. Ta mapa została stworzona ze zdjęć lotniczych, za pomocą zdjęć lotniczych. To są, tutaj jest przykład takiej mozaiki hiperspektralnej. Pokazuje te różne kolory, to jest różna długość fal i na podstawie takich danych, dzięki algorytmom obliczamy, znaczy pokazujemy, jesteśmy w stanie pokazać na mapie rozkład gatunkowy, klasę defoliacji i skład drzew. Dobra, zmierzam do końca. Aha, to jest filmik, ale nie wiem, czy... Nie będę go Państwu puszczać, bo i tak nie słychać. W każdym razie, na podstawie tej mapy, to już jest ostatnia informacja, przygotowaliśmy wycenę, ocenę usług ekosystemowych drzew, wychodząc właśnie z założenia, że musimy pokazać no, zarówno urzędnikom, jak i mieszkańcom, ile drzewa są warte. Jeżeli traktujemy drzewa jako zielony majątek miasta, a tak chcemy je traktować, to po prostu musimy obliczać, co dzięki drzewom zyskujemy i ile to kosztuje. Bardzo byśmy chcieli, to była mowa o barierach, aby system prawny też brał pod uwagę tę wartość drzew. Obliczyliśmy na przykładzie około 1000 drzew, na próbie 1000 drzew w jednej z dzielnic, że ta wartość usług, czyli pochłanianie szkodliwych substancji, produkcja tlenu, mierzyliśmy tylko te, które są związane z jakością powietrza i z emisją dwutlenku węgla, to jest około 25 tysięcy rocznie, a w całym mieście około 170 milionów rocznie. Czyli jeżeli dodamy do siebie wartość odtworzeniową drzew i wartość usług, które one świadczą dla nas, no wychodzi na to, że to jest rzeczywiście zielony majątek miasta, o który trzeba dbać, nie tylko z tych wszystkich względów, o których wspomniałam, jakości życia, ale też po prostu bardzo istotnych usług, które te drzewa nam dostarczają. Wyzwania. Pasy drogowe. Widzieliśmy na poprzedniej prezentacji, że pasy drogowe to jest szczególne miejsce, gdzie też miejska wyspa ciepła no, jest intensywniejsza. Infrastruktura podziemna. Brak miejsca przede wszystkim na drzewa. Tutaj jest to niezwykłym wyzwaniem. Chcemy sadzić kilka tysięcy drzew w środku miasta rocznie i to robimy, ale jest nam to coraz trudniej, bo tego miejsca jest coraz mniej. I zmiana świadomości wszystkich. Myślę, że ten projekt, który zrealizowaliśmy o tej właśnie wycenie usług, chcemy go rozszerzyć na całe miasto i mamy nadzieję, że on doprowadzi do zmiany świadomości, po pierwsze, do zmiany prawa w przyszłości, po drugie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Mówiąc o tej infrastrukturze i drogowej, i podziemnej, to ja myślę, że warto sobie postawić wyzwanie, jak projektować infrastrukturę, żeby dostosowywać tę szarą do zielonej, a nie odwrotnie. Dokładnie tak, pasy zieleni to nie są pasy zieleni przy drogach, ale pasy na infrastrukturę, jak wiemy. Natomiast wydaje mi się też, że bardzo istotna byłaby jednak zmiana norm prawa, dlatego że gdyby przepisy prawa nakładały jednak wyższe opłaty za wycinkę drzew, to projektanci także zmieniliby priorytety, nie projektowaliby tak, jak jest najłatwiej, ale tak, jak jest taniej. Także zdecydowanie, no popatrzmy na Londyn chociażby, wycięcie dużego drzewa w środku miasta to jest kilkaset tysięcy funtów. Wydaje mi się, że bez takiej zmiany niestety będziemy walczyć, podnosić świadomość mieszkańców, co jest niezwykle istotne, ale jednak w praktyce to jest bardzo duża bariera. Absolutnie, musimy nie tylko doceniać te usługi, ale też odpowiednio je wyceniać. Mam nadzieję, że starczy czasu jeszcze, żeby wrócić do tematów dalszej dyskusji, a tymczasem chciałabym zaprosić Jamesa Grelliera. James, are you with us? I'm here, jestem tutaj. Och, świetnie. Dzień dobry. Słyszałam, że będziesz mówił po polsku.
No mówię po polsku, ale tak naprawdę ja nie mam takiej znalości, żebym mógł prezentować po polsku. James, to ja bardzo bym prosiła o odpowiedź na takie pytanie, ponieważ jest wiele badań, które potwierdzają pozytywny wpływ wody na i w ogóle niebiesko-zielonej infrastruktury na zdrowie mieszkańców, ale jakie my mamy narzędzia, żeby to zmierzyć i przetransponować na decyzje i na rozwiązania urbanistyczne? Czy są narzędzia i metody, które ułatwiłyby ten proces, żeby rzeczywiście to znaczenie wody dla zdrowia mieszkańców było argumentem w tworzeniu przestrzeni publicznej w miastach? The stage is yours, please. Yeah, thank you very much. So there's a number of tools that I could narzędzi. So there's a number of things which I think I can rzeczy, o których mogę powiedzieć w tym zakresie. I can do that, I think. Poprosimy prezentację. Okay, can we see my presentation? Okay, yes, I'm we sharing. Can see you and your presentation. Tak, okay, great. Już thank widzimy you very much. Prezentację, widzimy ciebie. I was ciebie. Working as a researcher and a manager on a project called Blue Health for the last 5 years, which is now finished. Przez 5 lat pracowałem nad projektem Niebieskie Zdrowie. Teraz już ten projekt jest zakończony. Myślę, że ważne jest pomyśleć, czym jest zdrowie, czym jest dobrostan. Przede wszystkim posługuję się taką definicją zdrowia z WHO. Jest to stan całkowitego fizycznego, mentalnego i społecznej dobrostanu, a nie tylko nieobecność, brak choroby. Zdrowie jest wytworem szpitali i służby zdrowia. Zatem jeżeli przyjmujemy takie definicje, trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę zdrowie wynika w dużej mierze z tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy, wynika z naszych decyzji, które podejmujemy w zakresie infrastruktury miejskiej, którą wdrażamy, jeśli chodzi o te sprawiedliwe zagospodarowanie tym zdrowiem, dystrybucją zdrowia w miastem. Jakie dowody mamy też na to, o czym mówimy? Myślę, że odpowiedź to zarówno tak i nie, jeśli chodzi o badania nad przestrzeniami zielonymi i niebieskimi. Mamy wyniki, które pokazują rzeczywiście ludzie mieszkający na obszarach, gdzie są obszary zielone, duży obszar zielony, zdrowie jest lepsze. Aczkolwiek mamy tutaj komplikacje ze względu na duże badania mierzą duże populacje, mierzą obecny stan populacji, natomiast brak jest badań na populacjach mniejszych, lokalnych. Ważne jest zastanowić się, jakie rodzaje interwencji będą skuteczne. W przestrzeniach zielonych myślę, że musimy przyjmować takie założenia wielostrategiczne, nie tylko zmieniać środowisko i mieć nadzieję na najlepsze wyniki, ale musimy dokładnie je planować, jakie cele mają spełniać. Nie tylko cele urbanistyczne, ale bardziej społeczne i oczywiście trzeba pamiętać o odpowiednim finansowaniu. Interwencje również mogą przyczyniać się do powstawania szkód. Jeśli chodzi
chodzi o wpływ infrastruktury niebiesko-zielonej na zdrowie, mamy kilka kluczowych sytuacji. Ograniczanie, tutaj mówiliśmy o ograniczeniu złych działań, złych efektów, zwłaszcza zieleń ogranicza na przykład zanieczyszczenia, ogranicza wyspy ciepła i również ograniczyć hałas. To są te efekty ograniczające. Negatywne wpływy. Mamy także efekty regeneracyjne, gdy nasz system poznawczy jest zmęczony. Doświadczamy wyczerpania środków naturalnych, zasobów naturalnych. To powoduje stres, niepokoje. Również przestrzenie zielone, niebieskie są dobre dla naszego skupienia się, odprężenia. I kolejna kwestia, fizyczna aktywność, możliwość prowadzenia fizycznej aktywności. Możemy prowadzić społeczne interakcje, mamy również poczucie miejsca, mamy gdzieś, gdzie możemy się udać. Czwarty czynnik, ludzie czują się związani z naturą, wiemy z punktu widzenia psychologicznego, że ludzie chcą odnosić się do czegoś więcej niż swoje własne życie. I to doświadczenie przyrody może pomóc ludziom ograniczyć poczucie samotności, izolacji. Może pokazać im, że są częścią czegoś więcej. W jaki sposób możemy zmaksymalizować te korzyści. W badaniu nad niebieskim zdrowiem uzyskaliśmy bardzo ciekawe wyniki. Tworzyliśmy taką bazę danych właśnie. Współpracowaliśmy z architektami krajobrazu, planistami. That a lot of planning is done. So the inspiration from elsewhere, without thinking about how appropriate that might be. Inspirują się pewnymi rzeczami, ale nie zawsze biorą pod uwagę warunki lokalne. Bez tego nie odniosiemy zawsze sukcesu. Trzeba brać pod uwagę właśnie te lokalne uwarunkowania. W momencie, kiedy oceniamy korzyści, zyski z takich działań, musimy brać pod uwagę to, aby ludziom żyło się lepiej. I w jaki sposób planiści i architekci mają wdrażać założenia planistyczne. Istotne jest, w jaki sposób oceniamy relatywne zmiany, jeśli chodzi o narzędzia takiej oceny. Mamy narzędzie oceny środowiskowej, które umożliwia nam zrozumienie wpływu przestrzeni niebieskich i zielonych. Mamy narzędzie wspierania decyzji, które też pomaga nam oceniać ryzyk i szans dla danej przestrzeni, aby wzmocnić zdrowie. Mamy narzędzie oceny behawioralnej, aby zobaczyć, jakie działania, jakie aktywności ludzie mogą podejmować przed i po interwencji w danym obszarze. Musimy ponadto projektować przestrzenie, które są atrakcyjne dla ludzi, dla społeczności. Zatem takim narzędziem to są badania wśród społeczności lokalnej, w jaki sposób ludzie mogą poruszać się po tych przestrzeniach. Musimy zrozumieć, czego ludzie chcą. I mamy to podejście soft GIS. Nie było to zbudowane przez nas wcześniej, przez inny uniwersytet, ale mamy tutaj obszar map, który pokazuje potencjał miejsc, wartości danego miejsca dla różnych grup społecznych.
Następnie mamy międzynarodowe badanie niebieskiego zdrowia, które pokazuje nam wpływ środowiska na zdrowie ludzi. Zatem działam tutaj na różnych skalach przestrzennych, w skali państwa, lokalnych, ale mamy podobne dane, więc wszystkie te informacje możemy integrować na różnych skalach przestrzennych, w różnych kontekstach możemy tak naprawdę wyciągnąć wnioski. W Plymouth w Wielkiej Brytanii było takie niewykorzystane miejsce przy morzu, dużo nielegalnych parkingów. Przestrzeń niewykorzystana, wykorzystaliśmy narzędzie oceny, aby zobaczyć, co ludzie tam chcą robić, jakie aktywności są podejmowane. Naprawdę w centrum tego obszaru niewiele się dzieje. Jest molo, ale ludzie tam nie chodzą. Rozmawialiśmy, zbadaliśmy nastroje społeczne, czego ludzie oczekują, zatem wprowadziliśmy fizycznie amfiteatr, zapewniliśmy, że miejsce zostało oczyszczone, ludzie uzyskali dużo lepszy widok na morze, uporządkowaliśmy parkingi i zmieniliśmy ułożenie tego miejsca, sposób, w jaki ludzie z niego korzystają. Teraz jeśli chodzi o brak działań, zaniedbania, jeżeli nie skorzystamy z tych możliwości, z infrastruktury niebiesko-zielonej, w jaki sposób to się odnosi na stres na wywierany na miasta? Mamy tutaj do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, mamy zjawiska demograficzne, starzenie się społeczeństwa, mamy wiele nierówności społecznych względem dystrybucji wielu środków pod wielu względami. Zatem kwestie środowiskowe mogą zaniedbania w tej dziedzinie mogą pogorszyć jeszcze to wszystko. Chciałbym pozostawić Państwa z pewnym myślą, że możemy to wszystko ująć w kwestii dobrostanu ludzi. Zapytaliśmy się ludzi w 18 tysięcy osób w 18 krajach, a niestety nie w Polsce, ale w kilku graniczących krajach. Zapytaliśmy, jaki jest ich stan zdrowia mentalnego, dobrostanu. I pytaliśmy się o tym, w jaki sposób korzystają z przestrzeni niebiesko-zielonych, w jaki sposób korzystają z darów natury. Tutaj po lewej stronie mamy taki wykres pokazujący ludzi nieidentyfikujących się z naturą, po prawej stronie wysoki poziom identyfikacji z naturą. Widzimy tutaj, że średnia liczba wizyt do przestrzeni zielonych, a druga oś pokazuje zdrowie psychiczne, być może za małe napisy na Hongkong. Ludzie mówią o bardzo niskiej liczbie wizyt w zielonych przestrzeniach i niski poziom dobrostanu. Natomiast na drugim biegu nie mamy na przykład Bułgarię, gdzie te obydwa wskaźniki są wysokie. I te kwestie się powtarzają również, jeśli chodzi o niebieskie przestrzenie. Podobnie jeśli chodzi o przestrzenie wybrzeża. Oczywiście tutaj dla Czech jest to nie fair, takie porównanie. I na koniec mamy identyfikację z naturą, poczucie związku z naturą, najniższe w Hongkongu. Zatem widzimy tutaj pewne dane, w jaki sposób poprawić sytuację. No, musimy po prostu brać pod uwagę dane dotyczące dobrostanu przy podejmowaniu decyzji związanych z taką infrastrukturą niebiesko-zieloną. Mam tyle pytań do tej prezentacji, a jesteśmy w takim niedoczasie, że mam nadzieję, że starczy Państwa cierpliwości, bo pewnie przedłużymy i tak tę dyskusję. Zatem
Dziękuję za prezentację. Mam nadzieję, że będziemy mieć szansę podyskutować, a chciałam jeszcze zapytać pana doktora Tomasza Jakubca, dyrektora Biura Strategii Miasta, o ten szerszy kontekst strategiczno-polityczny, że tak powiem, i jakie mamy narzędzia wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań w naszych miastach, bo to na samorządach w znacznej mierze leży odpowiedzialność właśnie za planowanie, zarządzanie tymi zasobami środowiska. Bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa. Też bym poprosił o prezentację, bo też byliśmy przygotowani na prezentację. Okej. Tak, narzędzia wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań, troszkę przedstawienia też dobrych praktyk z własnego podwórka. Dodam też, że poruszamy się cały czas w środowisku, bym powiedział, wszystkim znanym, czyli cele zrównoważonego rozwoju. Myślę, że w tej chwili bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej, w kontekście chociażby takich kryzysów jak pandemia czy kryzys klimatyczny, z którym mamy do czynienia, no w bardzo szerokim ujęciu. To, co już zostało przedstawione, w zasadzie pewne konsekwencje, z którymi musimy się mierzyć i takie konsekwencje bardzo mocno też uderzające w miasto i pokazujące też w tym wymiarze takim diagnostycznym, że to w miastach no, będziemy mierzyć się, będziemy jak gdyby na tej pierwszej linii frontu w ramach walki z kryzysem klimatycznym i też ze wszystkimi kryzysami, z którymi dzisiaj się będziemy musieli zmierzyć. W kontekście też tutaj ze zrównoważonego rozwoju, dobrostanu dla przyszłych pokoleń. I te narzędzia, no myślę, że powinniśmy zacząć od Europejskiego Zielonego Ładu. To jest bardzo ambitny plan, który stanowi w tej chwili taką główną strategię wzrostu i rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Bazuje ona na ambitnym celu 55% emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. No i szeregu działań, które w obliczu jak gdyby tego otoczenia pandemicznego no, muszą być raczej przyspieszane nawet. W skład tych działań wchodzi również plan odbudowy na poziomie każdego z państw unijnych. No i to, z czym musimy się mierzyć, czyli kwestia dochodzenia do neutralności klimatycznej, kwestia utrzymania określonego kapitału naturalnego Europy, tutaj budowa bioróżnorodności i w zasadzie też transformacja, taka sprawiedliwa transformacja to jest to, co w jakiś sposób no, będzie bolało i będzie budowało pewne koszty też społeczne i to wymaga pewnej budowy świadomości ekologicznej na poziomie, bym powiedział, całego społeczeństwa. To są kwestie przeobrażenia energetyki, zmiany pewnych nawyków, wzorców konsumpcyjnych. To są te rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć, ale to jest oczywiście również kontekst, ten, który tutaj gdzieś dotykamy, związany też z polityką rolną, czyli ten kontekst chociażby działań od pola do stołu, czyli przedstawianie, że to, co w zasadzie jesteśmy tym, co spożywamy i to środowisko, w którym się poruszamy, to jest też, daje nam pewne konsekwencje i efekty. Czy jesteśmy zdrowsi, czy będziemy żyli krócej po prostu, no co tu dużo mówić. I też pieniądze, no, czyli to, co w zasadzie wszystkich interesuje najbardziej. W zasadzie wszystkie pieniądze w tej chwili unijne w ramach nowej perspektywy, ale także Krajowych Planów Odbudowy, to są pieniądze, które w 80 kilku procentach idą na zieloną gospodarkę. To są też przedstawione instrumenty tutaj, które mają budować właśnie Europejski Zielony Ład i no, konteksty przekształcenia gospodarki w bardziej zrównoważoną, ale jednocześnie w bardziej innowacyjną. Czyli ta baza, która ma wyjść z tego elementu kryzysowego, bo na kryzysach też można zbudować coś lepszego, innowacje, przejść, przeskoczyć pewien poziom wyżej. To są szacunki chociażby do 2050 roku realizowane przez Goldman Sachs Europejskiego Zielonego Ładu. To jest sam sektor prywatny, 7 bilionów euro, bo nie da się tego zrobić samemu i nie da się zrobić tego narzędziami tylko i wyłącznie administracyjnymi. Momencik, bo przestawiłem tutaj pewną hierarchię.
To są też nawiązania do tego, co mamy na rodzimym, jak gdyby tutaj, poletku. To jest poziom krajowy. Chociażby zerknięcie w spis treści dotyczący projektu umowy partnerstwa pokazuje, że w zasadzie poruszamy się w środowisku funduszy, które będą nastawione przede wszystkim na przekształcenie w gospodarkę zieloną, na konteksty efektywności energetycznej, zazielenienia, kontekst bardziej efektywnej gospodarki odpadowej, rozwiązania smartowe, zielonej energii. W końcu również elementy związane z Krajowym Planem Odbudowy, zielona energia, zmniejszenie energochłonności, zielona inteligentna mobilność. I te narzędzia, które są takie z rodzimego, bym powiedział, poletka, czyli na poziomie lokalnym, które chcemy Państwu pokazywać jako pewna też dobra praktyka, którą być może można przeszczepiać, wdrażać w innych miejscach. To jest edukacja mieszkańców, edukacja społeczeństwa, chociażby przez narzędzia właśnie takie komunikacyjne. Ekoportal w Łodzi, który zawiera szereg inicjatyw i pokazuje, jak miasto działa na polach właśnie zazielenienia, budowy właśnie tej zielonej gospodarki, ale także jak buduje pewne współtworzenie i angażowanie mieszkańców w zielone inicjatywy. To jest w końcu też ekopakt dla Łodzi, czyli taka strategia deklaratywna, do której w zasadzie każdy podmiot, każdy interesariusz ma możliwość przyłączenia się. Ona bardzo mocno jak gdyby wchodzi w taki obszar postrzegania też działania miasta jako takiego inicjatora działań CSR-owych. Włączania właśnie firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń w działania na zasadzie takim dobrowolnym, które mają zbudować większą wartość, która ma mieć też wymiar właśnie ekologiczny, budowy bardziej przyjaznej środowiskowo przestrzeni. W końcu współdecydowanie i współtworzenie. To jest przygotowywanie w tej chwili przez miasto nowej strategii. Mamy strategię, która jest pod hasłem takiej idei miasta współtworzonego, miasta tworzonego razem, w ramach którego chcemy, żeby te inicjatywy właśnie i zasoby były wykorzystywane i ta dobra energia do budowy lepszego miasta, w którym te elementy środowiskowe są bardzo silnie podkreślane. W końcu to jest też zielony budżet obywatelski, komunikacja z mieszkańcami, taka właśnie włączeniowa, czyli chociażby zielony panel obywatelski, no i budowa też struktur. Chyba działa. Okej, coś się przełączyło. Ale także powołanie zespołu do wdrażania na przykład tutaj Europejskiego Zielonego Ładu w Łodzi, czyli przechodzenie jak gdyby w te elementy, jak gdyby to, co jest na tym poziomie globalnym, dało też efekty lokalne. No i to, co najważniejsze z naszej perspektywy, zielone inwestycje, które opierają się tutaj chociażby o zielone zamówienia publiczne. Przykłady właśnie tutaj zobrazowania, jak wygląda ten ekoportal, gdzie go można znaleźć, jakie są inicjatywy, przykłady ekopaktu, jak można dołączyć, właśnie pokazanie nowej strategii. Tutaj dodam tylko, że w warunkach pandemicznych udało się zorganizować bardzo efektywne konsultacje społeczne, które dały możliwość wypowiedzenia się przeszło 1500 interesariuszy. Efekty są dla nas bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że to przede wszystkim ten kontekst zazielenienia właśnie jakości środowiskowej, lepszej jakości życia w takim wymiarze właśnie ekologicznym, to jest to, co było na pierwszym miejscu. Bardzo mocno wpisuje się właśnie w ten kontekst dzisiejszy, ale myślę, że też dlatego, że no, powiedzmy sobie wprost, że te zmiany klimatyczne są bardzo egalitarne, czyli dotykają każdego, niezależnie jak gdyby od tego poziomu czy zamożności. To są te elementy, które ujęliśmy w strategii. Liczymy się z właśnie tą ideą włączania. Chcemy, żeby wszyscy, którzy współtworzą wspólnotę miasta Łodzi, włączali swoje zasoby i jak gdyby też współodpowiadali poniekąd za te efekty. No, to jest budowa właśnie takiej bazy bazującej na koncepcji zrównoważonego rozwoju i przekazywania następnym pokoleniom czegoś po prostu lepszego, wspólnie stworzonego. To są właśnie panele obywatelskie Zieleń w mieście, ciekawe komunikacyjne inicjatywy, które dają możliwość zaangażowania mieszkańców. No i to, co właśnie chcę przedstawić Państwu też jako takie dobre przykłady, czyli zielone zamówienia publiczne, zielone inwestycje, właśnie zielone, błękitno-zielone inwestycje
warto wiedzieć, że w kontekście takim bardzo szerokim to jest bardzo istotna siła nabywcza w kontekście całej Unii Europejskiej, czyli 14% PKB to są wydatki na zamówienia publiczne. Jest to naprawdę istotny element, który buduje rynki. I tu przykłady takie właśnie ciekawe zastosowania, chociażby w łódzkiej rewitalizacji. Na przykład detale fasad kamienic architektoniczne, które dały możliwość gnieżdżenia się ptaków jeżyków, czyli wprowadzenie bioróżnorodności, tutaj akurat ten kontekst zwierzęcej, ale także zielonej. No i oczywiście do centra miast również to jest taka korespondencja właśnie z tymi historycznymi elementami, chociażby w centrum miasta. To są również w tej chwili jak gdyby funkcjonujące jako pewien rodzaj standardu metody na przykład realizacji działań infrastrukturalnych, metody bezwykopowe, metody zmniejszające właśnie uciążliwość, pochłanianie energii, ruch pojazdów. Coś, co warto wprowadzać jako elementy standardowe w naszych umowach w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w mieście. No oczywiście wszystkim znane elementy dotyczące OZE, odnawialnych źródeł energii, czyli elementy związane z geotermią, z retencją i gospodarowaniem wodami deszczowymi czy kolektorami słonecznymi. To jest przykład właśnie łódzkiej hali Expo. Czy chociażby właśnie wprowadzanie roślinności do centrów miast, tworzenie podłoży przepuszczalnych w ramach chociażby rewitalizacji obszarowej, elementów nawadniających drzewa i roślinność. Tutaj też mieliśmy wsparcie z SGGW warszawskiego, który staje się pewnym standardem. Oczywiście ja pokazuję też dobre przykłady. Mamy też przykłady, nazwijmy to różne, ale też... I miasto, i zbiorowość tych ludzi, którzy realizują te inwestycje, to jest jednak organizm uczący się i jak gdyby ta jakość jest coraz lepsza. I pewne rzeczy zaczynają stawać się standardami i co cieszy też nas i mieszkańców. Zielone dachy, też przykłady właśnie tego, jak realizowane są w tej chwili pewne projekty. To jest przykład chociażby orientarium, czy też przykład z obszarów rewitalizacyjnych. Wspominany przez Państwa właśnie i przez profesora Zalewskiego, oparty o inicjatywę LIFE projekt EHREC, czyli właśnie rekultywacja zbiorników związanych z Arturówek w Łodzi, wykorzystujących właśnie ekohydrologię. Nie będę dalej jak gdyby pogłębiał tematu, on został poruszony, były też bardzo ładnie zobrazowane tutaj, zwizualizowane te efekty tego projektu. Przykłady też dotyczące takich projektów, jak zazieleniamy, wprowadzanie roślinności, drzew, w tym roku przeszło 20 tysięcy drzew w Łodzi nowych posadzonych, realizacja też zielonej dzielnicy, czyli koncept zielone polesie, czy też UNERFy, czyli podwórce miejskie, które zarówno wprowadzają pewne elementy zieleni do miasta, drzewa, jak również zmniejszają, ograniczają, uspokajają ruch, dają możliwość też wprowadzania tam fajnych funkcji gospodarczych, na przykład gastronomicznych. Przykład właśnie tej akcji zazieleniania, możliwość włączenia się w tej akcji. W tej chwili tworzymy też handbooki w mieście, czyli takie podręczniki, jak mogą mieszkańcy, czy też grupy mieszkańców włączać się w realizację różnych projektów zielonych, takich jak chociażby adoptuj drzewo, czy też opieka nad pewnymi skwerami, czy też zupełnie nowych, innowacyjnych jakichś rozwiązań i inicjatyw mieszkańców. To jest przykład koncepcji urbanistycznej Zielonego Polesia, który też jest realizowany i pokazuje, jak też w szerszym wymiarze można realizować zielone projekty, troszkę nawiązując też i łącząc się właśnie z Błękitną Zieloną Siecią, która została zapisana de facto w nowy projekt strategii, który w tej chwili realizujemy i przygotowujemy. Przykłady też łódzkich UNERF-ów, jak zmieniała się przestrzeń, jak wprowadzana została zieleń, jak uspokajany był ruch, też w kontekstach właśnie takiego ścisłego centrum historycznego, zresztą tętniącego życiem wtedy, kiedy może tym życiem tętnić. No i też cieszymy się, że to życie wraca do naszych miast. Inny przykład UNERF-u. I dziękuję serdecznie Państwu za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję za ten bardzo przekrojowy, ale rozumiem, że też z powodu ilości różnych tematów pobieżny przegląd inicjatyw. A chciałam jeszcze zapytać pana Piotra Uszoka, prezesa Ekobryzy i wieloletniego prezydenta Katowic.
Co się zmienia w Katowicach? Bo przez ostatnich kilkanaście lat to miasto przemysłowe, bardzo mocno zdegradowane też tymi zmianami gospodarczymi, ustrojowymi, zmieniło swoje oblicze na zdecydowanie bardziej zielone. I wiem, że ma pan pomysł na podejście regeneratywne do kształtowania nowej zabudowy na tych poprzemysłowych terenach. Podzieli się pan tym pomysłem na Wełnowiec? Halo? Tak. Bardzo chętnie, bardzo dziękuję pani profesor. Przygotowałem prezentację, postaram się ją w jakimś tempie ekspresowym przedstawić. Ale na początku chciałbym powiedzieć, że to jest dosyć specyficzne miasto Katowice, ponieważ na powierzchni 165 hektarów ponad 70 hektarów to są lasy, czyli 43% powierzchni miasta jest zalesiona, ale niestety w ścisłym centrum był w przeszłości lokowany przemysł i to bardzo intensywnie. I stało to się gigantycznym wyzwaniem wobec władz miasta, żeby te obszary zmienić. I nie wiem, czy jesteśmy przygotowani. Jeżeli pani profesor, jeżeli państwo pozwolą, to może wstanę, dobrze? Na regenerację i odtwarzanie rzeczywiście przynajmniej fragmentów nabrzeży w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Znaczy ja powiem tak, rzeczywiście rzeka kiedyś w centrum rozlewała się w postaci bardzo fajnego jeziorka, tam gdzie jest obecnie jest Persam. Potem niestety urbanizacja miasta bardzo wiele dokonała po części nieodwracalnych zmian. Więc na pewno w ścisłym centrum nie jest możliwy ten obrazek, który pokazywał obok Supersamu. Ale proszę państwa, to nie jest kanał ściekowy, bo na wejściu do miasta w zasadzie jest zlokalizowana rzeczna oczyszczalnia ścieków. I to, co jest powyżej Katowic, no niestety nie jest zbyt czyste i płynie kanałem. Ale wpływając do Katowic jest całkowicie oczyszczalna. Do tego stopnia, że pływają tam ryby, czego sam doświadczałem. Tak? Oczywiście nie jest ona jeszcze idealnie oczyszczona. Oczywiście w dolnych partiach tej rzeki jest możliwość regeneracji terenów i to po części się stało na wysokości rację poprzemysłową. No muszą być określone rzędne, tak? I przestrzeń wokół jest ograniczona. No więc w większości jest to uporządkowany kanał rzeczny niestety. Nie? Tak to wygląda. Ale proszę państwa, jak odniesiemy się do, no niestety może porównanie, bo to jest niewłaściwe porównanie, ale do miast zachodnich, Strasburg na przykład, czy inne miasta, no to ta rzeka też w zasadzie jest bez zieleni w centrum. Tak, ona nie jest kanałem, to jest potężna, duża rzeka, ale ona jest niestety bardzo zurbanizowana wokół. I teraz proszę państwa przechodzę, jeżeli państwo pozwolicie, do prezentacji. Oczywiście kluczowe słowa to miasta poprzemysłowe, dziedzictwo i przyszłość. A sesja dotyczy infrastruktury błękitno-zielonej i regeneracji potencjału rozwojowego miast. Proszę państwa, no tak mogło się w przeszłości miasto Katowice kojarzyć, tak? To było ścisłe centrum miasta, nomen omen kopalnia Katowice. Potem ciężki okres przemian i to jest widok z 2006 roku z Gliszcza praktycznie. Obok Spodka, czyli ścisłe centrum miasta, ale dzięki pewnemu pomysłowi i mądrości zbiorowej w tym miejscu powstała strefa kultury. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia o jednej z najlepszych akustyk chyba w Europie. Muzeum Śląskie i to jest oczywiście ten obszar finansowany ze środków publicznych, ale powstają biurowce, mieszkania, czyli generalnie dzielnica wielofunkcyjna. Jak państwo widzicie, tej zieleni tu trochę jest. I teraz proszę państwa kolejne wyzwanie, już nie kopalnia, ale huta, zakłady metalurgiczne Silesia, 150 lat działalności w dzielnicy Wełnowiec, metale ciężkie i potem niestety znowu upadek, tak, czego doświadczyły miasta poprzemysłowe i pytanie, co z tym zrobić. Pozostał w odległości około 1,5 kilometra od Spodka teren o powierzchni 40 hektarów, proszę państwa. I nie ukrywam, że pierwszą rzeczą to były diagnozy ekologiczne. To nie wynikające tylko z przepisów prawa, z rozporządzenia z 1 września 2016 roku ministra środowiska, ale musieliśmy podejść znacznie głębiej. Te badania wszystkie zostały zrobione. Została przygotowana koncepcja urbanistyczna przez Biuro Jemsa Architekci z Warszawy. Wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę studium uwarunkowań, bo niestety należało to uczynić. I podpisaliśmy umowę z biurem Jems Architekci
i firmą InvestEco na IEMS Architekci na koncepcję urbanistyczną, a z InvestEco na całą ekologię. Oczywiście bardzo silnie współpracujemy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutem Naukowo-Badawczym po to, żeby te sprawy eko były postawione na jak najwyższym poziomie. No i teraz przechodzę, proszę Państwa, do koncepcji. Założeniem było zbudowanie miasta bez samochodu, czyli przestrzeń pomiędzy budynkami to są łąki, drzewa, krzewy, kwiaty. I ta koncepcja została zaprezentowana właśnie na powierzchni 25 hektarów. Generalnie powierzchnia zabudowy to jest 21 hektarów. W centrum tego obszaru znajduje się park o powierzchni ponad 4 hektarów. Oczywiście założenie komunikacyjne jest takie, że żadna droga nie przecina tego obszaru 25-hektarowego. Jest obwodnica dookoła tej dzielnicy, a izolinie dojścia nie przekraczają 300 metrów, czyli tak zwanego na pewno miasta 15-minutowego. Bez problemu z centrum można dojść w zasadzie do tych dróg w ciągu kilkunastu minut. I oczywiście, żeby była jasna sprawa, do tyłu mam wrócić się, bardzo przepraszam za zamieszanie. Tu są izolinie dojścia i oczywiście mamy tutaj komunikację istniejącą autobusową i tramwajową tam w lewej części, więc obszar jest bardzo dobrze skomunikowany. Oczywiście nie można sobie wyobrazić, że samochodem nie przyjedziemy do dzielnicy, więc całość parkingów w ilości gdzieś 5800 została zlokalizowana pod ziemią. Oczywiście jest to miasto w układzie tak zwanego mixed use, czyli wielofunkcyjne. Założeniem było to, żeby umieścić tam wszystkie potrzebne usługi. Usługi, handel, mieszkania, biura, generalnie, oczywiście szkoła, tak samo przedszkola. Generalnie w dzielnicy tej zlokalizowano około mieszkań dla 8 tysięcy mieszkańców i ponad 4 tysięcy pracowników. Przestrzeń pomiędzy budynkami jest wypełniona różnymi obszarami właśnie zielonymi. Bardzo dużą uwagę na etapie oczywiście koncepcji przywiązaliśmy do spraw energetycznych, OZE. Zostały zastosowane ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, dachowe, kominowe elektrownie, rekuperatory, wymieniki ciepłej wody użytkowej i wymieniki gruntowe ciepła. I generalnie w koncepcji zaprojektowano ponad 7,5 tysiąca paneli. Został zrobiony bilans energetyczny dla tego osiedla i niestety, pomimo zastosowania takiej ilości paneli, energia produkowana z fotowoltaiki jest na poziomie 507 tysięcy kWh, a zużywana na części wspólne 400 tysięcy. Więc ona wystarczy na pokrycie potrzeb własnych tego osiedla, ale niestety bilans jest taki, że całkowite zapotrzebowanie, proszę Państwa, to jest ponad 20 MW i podobnie sprawa wygląda z energią cieplną na poziomie 12 MW. Z tego powodu zastosowano dwa duże generatory, trigeneracje. Mamy doświadczenia, bo stosujemy to w obiektach biurowych i dzięki zastosowaniu trigeneracji i oparciu o główny nośnik energetyczny w postaci gazu produkujemy tam energię elektryczną, ciepłą i chłód i rozprowadzamy to wewnętrznie po całym osiedlu. Bardzo ważna sprawa, gospodarka wodna i przechodzę teraz do tej infrastruktury błękitno-zielonej. Proszę Państwa, osiedle zostało tak zaprojektowane, żeby maksymalnie gromadzić wodę opadową w zbiornikach otwartych wody, w ogrodach deszczowych, w głębnikach, oczkach wodnych i kanałach. Została stworzona symulacja dla różnych poziomów opadów wody deszczowej i w zasadzie przy bardzo dużych opadach deszczowych na poziomie właśnie tego jednego, znaczy tych deszczy nawalnych na poziomie 1%, to zbiorniki zaprezentowane w tej koncepcji pozwalają na retencję ponad 5000 metrów sześciennych, ale zapewnia to jedynie 24% w przypadku deszczów nawalnych. Tak?
Czyli niestety też nie rozwiążemy tego problemu na terenie tego osiedla w 100%, tak samo jak z fotowoltaiką. I teraz już przechodzę do samej koncepcji. Bilans powierzchni, proszę Państwa. Powierzchnia zabudowy 54%, nawierzchnie przepuszczalne i półprzepuszczalne 23,5%, tereny zielone 22% i woda 0,5%. Czyli generalnie w tym bilansie powierzchniowym zagospodarowania wydaje mi się, że nie wygląda to najlepiej. Oczywiście bardzo duża uwaga, którą żeśmy przywiązywali do bardzo różnorodnej zieleni zastosowanej w parkach. Tak? W tym osiedlu ma być zasadzonych ponad 4000 drzew o bardzo różnych gatunkach, w sumie 20 gatunków. I generalnie projekt ma być odpowiedzią na zmiany klimatyczne, czyli problemy energetyczne dużych systemów, minimalizacja zewnętrznego zapotrzebowania na energię, problemów temperaturowych, czyli tak zwanych wysp ciepła, czyli z kolei minimalizacja powierzchni betonowych, asfaltowych, to są tereny zielone, czyli zamierzamy wdrożyć. Problemy silnych wiatrów, tego nie wstrzymamy. Trzeba tę energię wykorzystać na tyle, na ile technologia i ekonomia pozwala. I deszcze nawalne, to jest problem, o którym mówiłem wcześniej. No i na zakończenie już kilka obrazków z tego osiedla. I bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że nie mam przekroczonego terminu, patrzę na zegarek. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Oby ta nasza rzeczywistość wyglądała tak jak wizualizacje, bo niestety często się to mija. Ja nie ukrywam, że nazywano mnie w przeszłości człowiekiem od wizualizacji, jak pokazywałem strefę kultury i to było bardzo powszechne w mediach, ale większość tych rzeczy udało się zrealizować. Mam nadzieję, że w tym przypadku też. Działanie bez wizji to marnowanie potencjału. Otóż to, najpierw trzeba mieć wizję. To jest najważniejsze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jest z nami również pan Lech Kaniuk, przedsiębiorca, innowator. A ja przy okazji, zanim uruchomimy prezentację, jeszcze chciałam wrócić do europejskiego nowego Bauhausu, który jest programem, który ma wspierać realizację europejskiego nowego ładu, bo on ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową, no i oczywiście również wychodzić naprzeciw problemom energetycznym i emisji CO2, więc ja myślę, że te słoneczne dachy, które pan pokaże, to nie tylko element rozbudowy technologii korzystającej z energii odnawialnej, ale również działania w kierunku designu i estetyki. Tak, to prawda. Znaczy, powiem od razu, że ja dorastałem całe życie w Szwecji i środowisko jest mi bardzo, bardzo bliskie. W środę, jutro będę miał zagłostkę, jeśli chodzi o mecz, ale jeśli chodzi o środowisko, to faktycznie przez długi okres czasu, nawet w tej chwili, jest takie, bym powiedział, podejście do tego, żeby być ekologicznym, żeby dbać o środowisko, że to wymaga w pewnym sensie wyrzeczenia, że są kompromisy, które ja muszę podjąć, dlatego że chcę zadbać o środowisko. I faktycznie wcześniej ekologiczne jedzenie, droższe fotowoltaika, inne źródła energii, w sumie nie bardzo opłacalne, ale dobre dla środowiska, samochody elektryczne tak samo. I jakby jest wiele tych różnych aspektów, które moim zdaniem dzisiaj już nie są prawdą. W sensie, że my już przeszliśmy do takiego momentu, gdzie życie w sposób sustainable jest już życiem, które nie trzeba mieć kompromisów. Ani kompromis na design, na wydajność różnych rzeczy, na frajdy z jazdą samochodu albo zasięgi, bo naprawdę już osiągnęliśmy taki poziom ten technologiczny, a on się strasznie szybko rozwija, że bym powiedział, nawet jest dużo więcej frajdy, jest bardziej praktyczne i jest wiele różnych innych aspektów. No i tak samo myślimy nie tylko w kontekście samochodów elektrycznych, ale też ogólnie o życiu ekologicznym i też jeśli chodzi właśnie o budownictwo i życie i własną produkcję energii, jak może wyglądać budynek, który produkuje własny prąd. Więc ja może też z racji tego, że mamy mało czasu, to pokażę, my już jesteśmy w kilku krajach
w Europie, wchodzimy w Stany Zjednoczone, ale pokażę wam właśnie, jak może wyglądać właśnie taki dom z dachem, który produkuje prąd. Teraz naszym głównym produktem dzisiaj to jest dach, który jest i dachem, pokryciem zewnętrznym i instalacją fotowoltaiczną w jednym. I my stworzyliśmy taki system, który zastępuje pokrycie dachowe i to rozwiązanie dwa w jednym ma kilka różnych aspektów. Po pierwsze, designersko, czy już jakby wizualnie to wygląda znacznie lepiej niż kiedy kładziemy panele na dachu. Ale w kontekście też atakowaniu całego problemu, który my mamy ze środowiskiem i z tym wszystkim, to można powiedzieć, że my idziemy bardziej w atak z źródłem problemu, czyli my musimy te emisje gazów cieplarnianych ograniczać. I tutaj oczywiście produkcja energii ze słońca jest najtańszą formą produkcji energii odnawialnej, ale też sposób budowania, gdzie budownictwo same w sobie też generuje bardzo dużo CO2, to wtedy, kiedy my używamy dużo mniej materiałów i jest to rozwiązanie dwa w jednym, to my mamy też budownictwo, które jest bardziej korzystne, jeśli chodzi o CO2 emisję. I my dzisiaj z naszym systemem osiągnęliśmy taki produkt, który jesteśmy pewni, że nie ma nikogo na świecie, który produkuje więcej energii z metra kwadratowego takiego dachu i że nikt nie ma niższego CO2 footprint z dachów też na świecie, jeśli chodzi o to, bo używamy naturalne materiały i bardzo mało tych materiałów, żeby budować dach. I co więcej, myślimy, że w ciągu 1,5 roku zaprezentujemy nową wersję naszego dachu, który będzie już ponad 30% bardziej efektywny niż nawet najlepsze panele fotowoltaiczne, co oznacza, że ilość prądu, który możemy wyprodukować z metra kwadratowego, też jest dużo, dużo większa. Ale my już dzisiaj na zwykłym domu jednorodzinnym produkujemy więcej prądu niż dom potrzebuje na ogrzewanie, na klimatyzację i na wszystkie urządzenia elektryczne, co oznacza, że jest nadmiar energii, którą możemy spożywać w kontekście samochodów elektrycznych. I w związku jakby z tym, tutaj też obrazując, jak to też właśnie te warstwowość, jak to wygląda, to wspomniałem, że my zastępujemy zastępujemy zwykłe materiały i budujemy od razu. Ale to, co my chcemy zrobić, to jest to, że skoro budujemy jednostkę, która produkuje więcej prądu niż ona potrzebuje, skoro chcemy promować też elektromobilność jako też przejście kolejne na bardziej ekologiczny sposób życia i też zmniejszenie tych emisji gazów cieplarnianych, to mamy taki system, który zaczynamy podłączać wszystkie te jednostki i tworząc wirtualną elektrownię. Myślimy, że my w ciągu 1,5 roku osiągniemy już taką dużą sprzedaż i podłączenie naszych dachów, że my będziemy budować de facto małą elektrownię rocznie, którą podłączamy. I w ciągu kilku lat będziemy już jedną z największych elektrowni wirtualnych w Europie. Szczególnie bazując na jakby residential assets, ale tu pokazujemy tu domy jednorodzinne, ale potrafimy też robić i nie tylko nowe dachy, ale też i remonty i robimy też duże komercyjne budynki. Zresztą mamy bardzo ciekawy projekt, który mam nadzieję, że uda nam się sfinalizować. Czekamy tylko na akcept konserwatora zabytków, gdzie zmienimy starą elektrownię węglową, która jest rewitalizowana i tam już oczywiście nie będzie produkcja energii z węgla, ale będzie potencjalnie z naszego dachu, więc mamy nadzieję, że to faktycznie nastąpi. I łączenie tego wszystkiego też jest w taką wirtualną elektrownię też potrzebne, bo jeśli my będziemy wchodzić na przykład na samochody elektryczne i ładowanie, to też jest duży problem dla w ogóle sieci energetycznej. Oprócz w ogóle dachów też mogę powiedzieć, że robimy fasady i też zrobiliśmy fasadę w Szwecji budynku 8-piętrowego mieszkalnego. Cały jest pokryty właśnie naszym systemem. I taka ciekawostka, która wyszła z badań, byliśmy zdziwieni, że w ciągu zimy produkowała więcej prądu niż się spodziewaliśmy. Okazało się, że śnieg odbijał światło na fasady pod dobrym kątem nachylenia i była produkcja więcej prądu niż myśleliśmy.
W każdym razie łączenie tego wszystkiego i promowanie właśnie też z elektromobilnością jest tym, czym się zajmujemy. I w tym momencie też pracujemy nad partnerowaniem się z producentami pojazdów elektrycznych, dlatego że nie tylko chcemy promować oczywiście to jakby w pakiecie, ale samochody elektryczne czy inne pojazdy elektryczne, one po jakimś czasie te baterie będą też zdegradowane i zasięg tych samochodów będzie jakby już niewystarczająco duży w aplikacji samochodowej, tylko że te baterie jeszcze będą miały bardzo dużą pojemność i one są też przygotowane do szybkiego ładowania i szybkiego rozładowywania energii, co jest idealne właśnie w kontekście wirtualnej elektrowni i my chcemy dać tym bateriom tak zwany second life, czyli zamiast ciężkich procesów tutaj recyklingu tych baterii i tak dalej, to my je będziemy wyciągać od samochodów naszych klientów i je wstawiać do domów, gdzie one będą jakby dalej żyły jako magazyn w naszym systemie, gdzie dalej uczestniczą w tym, żeby dobrze sterować tą energią. No to tak w dużym skrócie ekspresowym, żeby też się zdążyć w czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Parę pytań mi się też nasunęło tutaj, ale chciałabym jeszcze dać szansę jednemu uczestnikowi naszego panelu. Jest z nami pan Adrian Sienicki. Słyszymy się i widzimy, panie dyrektorze. Świetnie. Jest pan dyrektorem do spraw rozwoju Veolia Energia Łódź i jesteśmy w tematach energetycznych, transformacji energetycznej. No, jest to też jeden z kluczowych celów Europejskiego Zielonego Ładu i przedmiot polityki energetycznej państwa. Jak to wygląda w skali lokalnej w Łodzi? Wspomniano już tutaj o ekopakcie. Proszę, czy jest szansa właśnie na integrację działań różnych sektorów i różnych jednostek miasta po to, żeby połączyć zarządzanie tą zieloną energią i niebiesko-zieloną infrastrukturą? Tak, odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim o integrację, aż muszę zacząć tutaj od, można powiedzieć, takiego nawiązania trochę do wcześniejszej wypowiedzi pana prezesa Lecha Kaniuka, ponieważ akurat ten dach łączy Veolię i Sanów, ponieważ Sanów rzeczywiście dostarcza tam technologię, a Veolia poniekąd jest elementem, który łączy tutaj sprzedaż energii elektrycznej i dostawy do odbiorców, więc tutaj wspólnie działamy razem. Natomiast też z drugiej strony nie sposób nie nawiązać do, odpowiadając na to pytanie, do głównego takiego nurtu naszej konferencji, czyli tego, że jest to konferencja o regeneracji miast. Jesteśmy w mieście, które tej regeneracji wymaga. Jesteśmy dosyć w specjalnym też miejscu w EC1. Jest to pierwsza łódzka elektrownia, która do niedawna jeszcze tak naprawdę na przełomie XXI wieku stanowiła dla nas, można powiedzieć, zabezpieczenie przed słynną pluskwą milenijną. Niemniej jednak, patrząc na łączenie poszczególnych obszarów, można powiedzieć zielonej, zielono-niebieskiej transformacji energetycznej, nie sposób nie podkreślić faktu, że w branży, którą reprezentuję, no przede wszystkim musimy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła systemowego i energii elektrycznej swoim odbiorcom. Dla nas zazwyczaj regeneracja to słowo, które nie oznacza zbyt dużo dobrego. Na uwagę, jeżeli chodzi o rozwój miasta, o rozwój Łodzi, zasługuje fakt, że jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie jeszcze 20 lat temu były 4 elektrociepłownie i tutaj widać te działania prowadzone zarówno przez nas, jak i naszych klientów, które zmierzają do redukcji
tego wpływu na środowisko. Dzisiaj mamy tylko dwie elektrociepłownie, EC3 i EC4, i one zapewniają tak naprawdę w pełni funkcjonowanie naszego miasta. Jest to efekt, tak jak wspomniałem, zarówno modernizacji, ale po stronie budynków, termomodernizacji, jak i kolejnych inwestycji, zwiększania jednocześnie po naszej stronie efektywności produkcji. Nie posługując się za bardzo wskaźnikami emisji, chciałem powiedzieć, że znacznie w tym czasie obniżyliśmy przede wszystkim emisję pyłów. To jest to niewidoczne zagrożenie, które powoduje smog, i też gorąco wierzę, że ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. W przypadku tych urządzeń elektrociepłownianych jest to spalanie prowadzone w niewątpliwie dużo bardziej kontrolowany sposób, a emisja pyłów z najnowszych instalacji jest, powiedzmy, blisko 99,8% mniejsza niż z instalacji, z którymi rozpoczynaliśmy nasze działania. I ona jest nie do porównania z instalacjami lokalnymi. Dzisiaj wszyscy stajemy w sumie przed wyzwaniami, które z jednej strony wyznaczają kierunki nam działań, a z drugiej strony pokazują cele, jakie musimy osiągnąć, te cele klimatyczne. Zmiany klimatyczne i związane z tymi zmianami zagrożenia spowodowały, że w zasadzie to wyzwanie determinuje to, co będziemy robić w przyszłości. W przypadku Veolii ten proces transformacji oznacza, że do roku 2030 w łódzkich elektrociepłowniach przestaniemy zupełnie spalać węgiel. Obecnie on stanowi 80% naszego miksu paliwowego, więc jak widać, jest to zmiana ogromna. W procesie dekarbonizacji naszych elektrociepłowni w zasadzie oznacza to redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 65% na każdej jednej megawattogodzinie wyprodukowanej. Proces transformacji w naszym przypadku też musi przebiegać z jednej strony stopniowo, ale z drugiej strony bezpiecznie, jednocześnie zapewniając możliwie jak najniższe koszty produkcji medium, ponieważ jesteśmy ważnym partnerem lokalnym. Jednocześnie tutaj zdajemy sobie sprawę, że dostarczamy media niezbędne do funkcjonowania miasta. Przede wszystkim dla nas, można powiedzieć, jest to, co te zmiany klimatyczne, które się dzieją, jest to rewolucja, ponieważ my jako, to nie jest, powiedzmy, transformacja, to jest rewolucja, ponieważ my jako Veolia też zobowiązaliśmy się do przestrzegania założeń wyznaczonych w ramach Zielonego Ładu, czyli do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dlatego też, by uniknąć w niedalekiej przyszłości na początku wspomnianej regeneracji naszych elektrociepłowni, naszego podstawowego zajęcia, już teraz projektujemy technologię, już teraz staramy się przewidzieć rozwiązania, które tak naprawdę będą, można powiedzieć, wykorzystane w przyszłości. Teraz są wręcz w stadium prototypowym. Dzisiaj tak w EC4 nasz nowo planowany blok gazowo-parowy będzie przystosowany do współspalania wodoru. No, jak wszyscy wiemy, wodór jest namaszczony jako paliwo przyszłości. Ważnym elementem w tym naszym całym procesie zwiększenia świadomości i zwiększenia jednocześnie efektywności energetycznej rozwiązań, które dostarczamy, są nasze działania związane z rozbudową sieci ciepłowniczej. Sieć akurat tutaj w okolicach Łodzi to jest 850 km po terenie całej Łodzi. Nasze rozwiązania są oparte już o najnowsze rozwiązania, najnowsze generacji sieci. My to nazywamy specjalistycznie czwartą generacją sieci.
która pozwala z jednej strony na wykorzystanie internetu wszech rzeczy, ale z drugiej strony pozwala też na integrację wielu źródeł. Tutaj jeszcze rozgadałem się, ale powinienem Państwu przekazać prezentację na usprawiedliwienie tego. Powiem, że mam tylko jeden slajd, więc... Panie dyrektorze, ale obawiam się, że musimy kończyć już, nie zaczynać prezentację. Tak, tak. Nie, to jest jeden slajd i obiecuję, że on nie przytłoczy dyskusji, natomiast pokażę kierunek, w którym po prostu zmierzamy. Jednocześnie, tak jak tutaj wspomniał pan prezes Kaniuk, integracja tego wszystkiego, tych wszystkich nowych rozwiązań, mówimy tutaj o elektromobilności, mówimy tutaj o fotowoltaice, jednocześnie o wykorzystaniu pomp ciepła czy ciepła nawet odpadowego, które staramy się też aktywnie zagospodarować, ma z założenia tak naprawdę stworzyć może nie tyle miasto samowystarczalne, o ile miasto bezemisyjne. Na samym początku naszej dyskusji wspomnieliśmy o różnego rodzaju miastach, powiedzmy miasto 15-minutowe. Naszym marzeniem jest miasto bezemisyjne, miasto zeroenergetyczne lub w zasadzie niemal zeroenergetyczne, które ma taką bardzo gospodarkę energią postawioną w centrum zainteresowania. Z drugiej strony te wszystkie działania, które prowadzimy, one też wymagają naszych działań edukacyjnych, naszego współdziałania tutaj zarówno z uczelniami, jak i tak naprawdę zwiększania świadomości użytkowników energii, pokazaniem, że to oni są odpowiedzialni też za odpowiednie gospodarowanie tą energią. Jednocześnie chciałem tak tylko podkreślić, że podsumowując poniekąd odpowiedź na pytanie, my traktujemy, my jako Veolia w Łodzi, ale też na świecie, traktujemy miasta z jednej strony jako potencjał do rozwoju oczywiście jak najbardziej, ale też jako miejsce, gdzie można najłatwiej i najszybciej osiągnąć tak naprawdę cele Zielonego Ładu, bo jest tutaj co robić. Dziękuję panie dyrektorze bardzo za to podsumowanie. Myślę, że połączył pan wiele wątków tutaj, o których wspominaliśmy na początku, bo i zieloną energię, i konieczność łączenia różnych celów i różnych instytucji dla regeneracji miast. Pan profesor Zalewski ma pytanie. Dziękuję bardzo. Nie, ja nie mam pytania. Ja myślę, że w kontekście tych wypowiedzi to jest bardzo ważne, że widzimy, że miasta mają i wizję, i strategię. Widzimy, że mamy technologię, tak, ale jednego elementu tutaj zabrakło w tym wszystkim. To, że mamy jako ten reference point, mamy to, że w 20-30 lat musimy zredukować presję na biosferę o 40%. I to jest ogromne wyzwanie i to, żeby osiągnąć, to brakuje nam tego, żeby podkreślić w tych wszystkich wystąpieniach, my bardzo potrzebujemy innowacji, a innowacje z czego się biorą? Z nauki. I dlatego ja chciałem powiedzieć, że jak Bill Clinton przejmował swój urząd prezydencki, miał wiele problemów, to napisał sobie economy first, damy, tak? Ale ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim powiedzieć zawsze science first, tak? Dlatego, że proszę Państwa, no tutaj bez przerwy generujemy ten postęp i to nas i widzimy, że w ciągu z panem dyrektorem 20 lat to zupełnie inne rozwiązania są niż na początku, żeśmy przymierzali się i one są niebo bardziej efektywne, a największe wyzwanie to tworzyć rozwiązania systemowe, bo każde z tych miast jest superorganizmem, każde jest inne, miasto na wododziale Jakuń ma inne potrzeby innych rozwiązań, innych, że tak powiem, systemowego powiązania, na przykład nie ma tutaj tego, że musimy tą zieloną infrastrukturę powiązać systemem z analizą zdrowia mieszkańców, tak? Bo tu ogromne oszczędności można wygenerować, natomiast to jest systemem ekonomicznym. To wszystko musimy powiązać.
w taki układ, który będzie w dodatku miał homeostazę, samoregulację, tak? Taki, w tej chwili jest to miasto systemem bardzo heterotroficznym, no a musimy iść w stronę tego, żeby był systemem autarkicznym, jak zresztą tutaj takie sugestie były. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, czy by nie chciała jeszcze zabrać głos? Jedno zdanie dosłownie do tego, co powiedział pan profesor. Oczywiście, że ta kompleksowość systemu też polega na tym, że on zbiera różnych użytkowników i graczy, czyli nie tylko nauka, ale i biznes. Miasto nie może się rozwijać w sposób efektywny i nie będzie w stanie walczyć efektywnie albo zaadresować w sposób efektywny tych wyzwań, które są ogromne, bez korzystania z tego efektu synergii pomiędzy biznesem, tym, co robi biznes, pomiędzy innowacjami. Mieszkańcy muszą być także zaangażowani, kwestia zdrowia, no i nauka jak najbardziej. Także to jest po prostu jeden wielki rzeczywiście system. I żeby to jeszcze wszystko było brane pod uwagę w procesie decyzyjnym. Tak, jest taka bardzo fajna nauka, teoria systemów. Tak. Nie wiem, czy wykładana u nas. Natomiast to się po prostu oblicza. To znaczy bardzo istotne jest to, żeby właściwie zdefiniować input, to co się wkłada do tego systemu i żeby... Dokładnie. I żeby też przewidzieć, jakie to będzie miało skutki. Bez nauki tego nie stworzymy. I technologii, która w tej kompleksowości też nie jesteśmy w stanie przy tylu czynnikach i tylu różnych wskaźnikach tak naprawdę tej przyszłości przewidzieć. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za te wszystkie głosy.